Czy da się wygrać samym Ghoul Rushem przeciwko elfowi? Jak myślicie? Nie wiem, ale chcę się dowiedzieć, dlatego to przetestujemy. Gramy na elfa, nickname Noobster. Zobaczymy, jak on sobie poradzi z tym, co zrobimy. Jak widzicie, rozpocząłem od dwóch krypt. Może zrobić tyle guli, ile możliwe. Bez bohatera, bez sklepu. Przywoływanie. Drugi górę zrobimy. I zobaczymy, czy jest grany DH, czy jest grany jakiś inny bohater. Potrzeba więcej złota. Potrzeba więcej złota. Poharasujemy mu trochę tutaj wispy. Potrzeba więcej złota. Potrzeba więcej złota. Każda forma przeszkadzania jest dobra. Zapaliliśmy innego wispy nawet. Potrzeba więcej złota. Potrzeba więcej złota. Nie, tylko kolejnego. Aha, dobra. Tego. Potrzeba więcej złota. Jest DH. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie versus DH. Zostaliśmy zaatakowani. Dobra, łapiemy gulę i lecimy naszego przeciwnika. Fajnie by było nie stracić tego gula, albo przynajmniej sobie go zabić samemu. Musimy go sobie zabić, jeśli damy radę. Mam nadzieję, że DH nie zrobi max damage. Proszę, żeby tutaj, kurde, był max damage. Ale dobra, biegniemy na naszego przeciwnika. Zobaczymy, czy taka ilość guli jest w ogóle w stanie cokolwiek zrobić naszemu przeciwnikowi. Potrzeba więcej złota. Potrzeba więcej złota. Potrzeba więcej złota. Straciła owa, bo mu przeszkadzaliśmy. Cofniemy. Trzeba postawić ziggurata. Zostaliśmy zaatakowani. Och, tu ile guli mi nie da, nic nie robi. Zgodnie z twoją wolą. Ulepszenie nie ma powstańmy zaatakowani. Twarzy dziad, każdy jest dla mnie rozkazem. Dobra. To co? Regeneracja HP. Wszystkiego. Przydałyby się jakieś upgrade'y. Wow, powiem wam, że to mikro mnie kosztowało dużo siły. Bardzo dużo. Oddam życie za Nerzula. Zobaczymy, ile guli jest potrzebnych, żebyśmy mogli się przebić przez przeciwnika naszego. Jak na razie sobie zbierają drewno. Nasz przeciwnik ma dwa owy, protection tego owa, towera i dehacza, który jest bardzo dobrą kontrą naszego Mazgula. Zobaczymy, jak się prawie, kiedy tych guli będzie dużo więcej.
Potrzeba więcej złota. Się wszystkie wyleczam na spokojnie. Potrzeba więcej złota. Przywołaj więcej ziguratu. Przywoływanie ukończone. Zrobimy tym gulą nagę. Potrzeba więcej złota. Potrzeba więcej złota. Tak zrobimy. Tak się stanie. Zrobimy nagę do wsparcia. Potrzeba więcej złota. Życie za Nerzula. Jeść, jeść. Dobra. I jaki bohater byłby najlepszy? No naga chyba, prawda? Tak mi się wydaje. Naga albo Failord w sumie. Weźmiemy Failorda. Nie, weźmiemy Failorda, który może wyłączyć Immolation DH za pomocą tego swojego spela. Guli jak mrówek, muszę przyznać. Przywoływanie ukończone. Jeść, jeść. Kupimy bohatera, kupimy przedmioty. Failord? Nie, naga. Myślę, że naga jednak. Przedmioty, buta. Mamy drugi poziom nawet, nieźle to sprzedamy, kupimy sobie to. Protection scroll jeszcze. I zobaczymy, czy będziemy w stanie tutaj coś zrobić z tym, co mamy. Let's see, zniszczmy nasz sklep. I ruszamy do boju. Do środka, do ataku. Nie, za króla Lisza, cokolwiek. Zabawmy to, niech nie idzie dalej. Zadziałało! Zadziałało! To działa! To zadziałało! Dobra, przeciwnik próbuje ratować bazę. Panda. Dobrze. Zostaliśmy zaatakowani. Jest mało śmiertelnie. Te góry się wleczą. To zadziałało. I patrzcie, żebyście nie myśleli, że ja to grałem totalnie na byle kogo. Patrzcie na to. Ranga pojedynkowicz. Niektórzy was z czasem mogą się troszeczkę męczyć, wbijając rangę pojedynkowicz, ale jak widzicie, jest to możliwe nawet taką strategią.
Masz z góry, później po prostu robicie limit 45 limitu guli, do tego bohater od razu pierwszej nocy, znaczy pierwszego dnia o poranku, bo to był poranek, tak? Idziecie kupić scrolla, protection scrolla, itemy na nagę, puszujecie przeciwnika. No jak widzicie, działa. Sam jestem mega zaskoczony, ale to nie są takie dziwne strategie, jak mają undeadzi, którymi mogą wygrać. Jeszcze wam zaprezentuję coś innego, bardzo ciekawego, bardzo wam się to spodoba i to będzie na orków. Więc wyczekujcie.